Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale newsów. Już w dzisiejszym odcinku. Przegrany zakład chińskiego trenera. Jungler Splice przenosi się do ligi LPL. Nowe skórki dla Thresha i Aatroxa. Riot Games wydaje książkę Runeterra. Zapraszam do odcinka i życzę miłego oglądania. Przegrany zakład chińskiego trenera był dosyć nietypowym wyzwaniem. W niedawnym półfinałowym meczu SKT-AG2 padło w zasadzie bardzo wiele zakładów. Większość osób zakładających się obstawiło znając życie pieniądze, lecz niektórzy z nich obstawiali czyny, jakie popełnią, jak ich drużyna po prostu przegra. W tym przypadku chiński trener Toys był tak pewny wygranej SKT nad G2, że postanowił się o coś założyć. Przegraną stawką było przebiegnięcie się nago po mieście. Jak zapewne widzicie materiał, przegrał on wielki zakład. Jak widać, radą na przyszłość jest po prostu nieobstawianie czegoś, czego się w 100% nie jest pewnym. Jungler Xerxes z drużyny Splice prawdopodobnie opuści szeregi europejskiej formacji. Dzisiejszego dnia Jungler opublikował post na Twitterze, gdzie wspomniał, że kontrakt już niedługo się kończy i będzie trzeba szukać nowego zespołu. Po chwili główny trener Splice Peter Dunn odpowiedział, że mógłby sobie w zasadzie poradzić w lidze chińskiej. Jak sam wspomniał w poście, ma on bardzo duże doświadczenie oraz wiedzę na temat gry. Jedynym minusem byłyby zespoły, które nie chcą przyjmować europejskich zawodników. Musiałaby to być drużyna, która jest świadoma różnych różnic kulturowych i dobrze zarządzać transferami. A wy jak sądzicie, widzielibyście Europejczyka w lidze chińskiej? Bo Chińczycy czy Koreańcy nieraz już się pokazywali u nas w lidze, ale być może działać to będzie również w obie strony. Wraz z patchem 9.23 opublikowane na stronie Surrender@20 ukazane zostały dwie następujące skórki. Nowego skina otrzymał Thresh z serii Pulse Fire oraz został ukazany Victorious Aatrox, o którym wspominałem w poprzednich odcinkach. Poza skórkami Riot dodał masę ikonek, pierwsze emotki z serii TFT oraz dodano również emotki dla ludzi, którzy uzyskali minimum trzeci honor na koncie. Odkryj historię Runetery w pierwszej kolekcjonerskiej książce narracyjnej Riot Games. Zabierze cię ona w podróż przez 11 regionów świata. Dzieło Riot Games niesie tytuł Królestwo Runetery. Opisuje ona każdy region wraz z bohaterami i ich fabułami, czyniąc ze wszystkiego jeden wielki świat. Ukazuje również czytelnikowi potajemne sojusze, zapewniając jednocześnie nowe spojrzenie na bohaterów, florę, faunę, architekturę, politykę i technologię ze wszystkich zakątków świata. Produkt jest dostępny na stronie Amazon, lecz sądzę, że już niedługo ukaże się ona w wielu innych sklepach. Dziękuję moi drodzy za obejrzenie tego materiału do końca. Mam oczywiście nadzieję, że się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnij zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi newsami oraz zapraszam do łapkowania i komentowania wideo. Zapraszam również na moje social media, gdzie informuję na bieżąco oraz niedługo planuję jakiś konkurs dla widzów, także zapraszam. Linki wszystkie macie oczywiście w opisie. Na razie, strzała!